Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, pomimo tego jakiegoś maszyny jakiejś działającej w tle, opowiem Wam o przekleństwie nad Ewą. Przekleństwie, które w zasadzie ma takie trzy części. Pierwsza część to część związana z pomnożeniem dolegliwości brzemienności. Tak jak mówi trzeci rozdział, 16 werset. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twojemu pociągać cię będą twoje pragnienia. Coś, co się zmieniło. Zmieniło się od tego czasu, kiedy byli w raju. To jest ból. Ból i lęk, i ryzyko, które niesie ze sobą macierzyństwo. Od tego czasu rodzenie dzieci jest właśnie związane z pewnym lękiem. I to całkiem rozsądnym lękiem, dlatego że nie wszystko zawsze musi pójść dobrze. A mimo to, zwróćcie uwagę, mimo to kobiety wybierają macierzyństwo, wybierają nadzieję, wybierają to, by raczej dawać siebie temu kolejnemu pokoleniu swoich dzieci. I myślę, że jest to czymś bardzo szczególnym i wyjątkowym, że to dawanie siebie przezwycięża lęki i przezwycięża ryzyko i ból. Drugi taki element tutaj się pojawia, że nie zawsze ci mężczyźni są tacy, jak powinni być. Mimo to ku mężowi twojemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie nad tobą panować. Innymi słowy, można powiedzieć, macierzyństwo, bycie razem związane jest nie tylko z bólem rodzenia i dawania życia kolejnemu pokoleniu, ale również i temu, że nie zawsze ten mąż jest taki, jak powinien być. Może być właśnie agresywny, może panować w takim negatywnym sensie, a mimo to kobiety decydują się na to, pomimo tego ryzyka, decydują się na to, by być i by tworzyć przyszłość z nimi i żeby mieć wspólnie dzieci. Natomiast to, co zwróćcie uwagę, jest pewną nadzieją. To jest nadzieja z 15 wersetu, tego wcześniejszego wersetu, które jest w zasadzie przekleństwem nad wężem, nad szatanem. Tam jest opisana pewna walka, która się odbędzie pomiędzy szatanem, jego potomstwem, a pewnym potomkiem Ewy. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Często jest to nazywane taką protoewangelią, taką pewną zapowiedzią tego, że historia będzie się rozwijać ku dobremu. I myślę sobie, że to jest coś bardzo wyjątkowego. My tego dzisiaj często nie cenimy. Idea postępu wcale nie jest naturalną ideą, że będzie lepiej. Wręcz przeciwnie, to jest idea, która się bierze właśnie z objawienia, właśnie z Pisma Świętego. Kiedy patrzymy na różne inne kultury, które nie są ukształtowane przez chrześcijaństwo, to tak naprawdę bardzo często, patrząc tylko i wyłącznie na cykl naturalny, tam nie ma tej nadziei. Tam to wszystko się kręci w kółko. Tak jak cztery pory roku się kręcą w kółko, tak rzeczywistość się kręci w kółko i można by powiedzieć, człowiek nauczony tylko i wyłącznie poprzez ten biologiczne następstwo czasów, że pokolenia idą, pokolenia przychodzą, odchodzą, wcale nie musi uczyć się nadziei, ale ta nadzieja się pojawia właśnie tutaj, na samym początku, że przyjdzie potomek Ewy, który zniszczy tego, który zwiódł Adama i Ewę na samym początku. Przyjdzie potomek Ewy, który odwróci coś, który coś naprawi, który zniszczy zło, który przezwycięży. I ta nadzieja, nie wiem do końca, czy to jest tylko i wyłącznie związane z Pismem Świętym, czy to w jakiś sposób też nie towarzyszy nadziei macierzyństwa jako takiego, że będzie lepiej, że warto inwestować, że warto żyć dla przyszłości, jest czymś, co się znajduje już tutaj, na samym początku, w pierwszych kartach Pisma Świętego. A więc macierzyństwo jest czymś wyjątkowym. Macierzyństwo jest też czymś wyjątkowym. Zwróćcie uwagę, kiedy czytamy później list apostoła Pawła do Tymoteusza, jest powiedziane, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Tu wcale nie chodzi o to, że zbawienie będzie przez uczynki, że zbawienie będzie przez to, ile masz dzieci, to będziesz bardziej zbawiona, ale raczej jest pokazane wyjątkowe powołanie matek, wyjątkowe powołanie tego, by inwestować swoje życie właśnie w kolejne pokolenia. To jest czymś błogosławionym, czymś chwalebnym, czymś, co się Panu Bogu podoba i w związku z tym również czymś, co powinnaś wybierać, co jest czymś dobrym i słusznym. Panie Boże, błogosław wszystkie moje siostry w Chrystusie, błogosław wszystkie matki. Dawaj im nadzieję, dawaj im mądrość, dawaj im przezwyciężać ból, dawaj im przezwyciężać problemy i w tym wszystkim odnajdywać Ciebie jako doskonałą pomoc, jako Zbawiciela i jako Pana. Z Bogiem, do zobaczenia.